Kinga Jamioła, dzień dobry, to jest program Gość Dnia. Dzisiaj moim i Państwa gościem jest prezydent Sosnowca, pan Arkadiusz Chęciński. Dzień dobry, panie prezydencie. Dzień dobry, witam bardzo serdecznie. Trudno nie zacząć od tego, co dzieje się u sąsiadów na Ukrainie. Wojna to kolejny dzień rosyjskiej inwazji. Dzieją się rzeczy, i to na naszych oczach, nieakceptowalne w XXI wieku. To, co buduje w tej całej sytuacji, to postawa Polaków, którzy z pomocą humanitarną z każdej strony pomagają Ukraińcom, pomagają uchodźcom z Ukrainy. Sosnowiec także. W jaki sposób? Ja tak w ogóle tak pomyślałem, jak żeśmy się witali, że chyba będziemy się witać, oby ten dzień był dobry, bo chyba tak trzeba by zmienić nasze powitanie, bo wszyscy marzymy, żeby każdy dzień był lepszy od tego, który był, i pewnie każdy z nas trochę zmienił swój sposób postępowania, jak się budzi, bo ja na przykład zmieniłem, i każdy moment, w którym się budzę, to pierwszą rzecz, jaką robię, to zerkam czy w telewizor, czy do telefonu, czy gdziekolwiek, cokolwiek mam wtedy przy sobie, i sprawdzam, czy na Kijowie wszystko ok, czy dalej nie padli, czy dalej Ukraińcy sobie radzą, także to ważna rzecz, ten strumień pomocy jest ogromny. Polacy jak zwykle zdali egzamin w tym trudnym momencie. W Sosnowcu również liczba darów, liczba zgłoszeń, bo przecież to też tak jest, że ktoś mówi o samochodzie, o transporcie, o noclegu i tak dalej, no jest ogromna, i tylko dziękować wszystkim mieszkańcom mojego miasta, ale myślę, że po prostu wszystkim mieszkańcom naszego kraju, bo to zdecydowana większość ludzi chce pomagać, szuka sposobu nawet, jak można pomóc. No i to jest wspaniałe. A jak można pomóc? Bo my wiemy, że te potrzeby od zeszłego czwartku, piątku zupełnie się zmieniły. Pewne rzeczy już dzisiaj nie są potrzebne tak bardzo, jak były jeszcze potrzebne kilka dni temu. Czego teraz najbardziej potrzeba mieszkańcom Ukrainy? Panie redaktorze, to się zmienia tak naprawdę z minuty na minutę, więc trzeba śledzić cały czas komunikaty, czy to w swoich miastach, czy ogólnodostępnie gdzieś tam informacje się pojawiają, bo dzisiaj ta możliwość dotarcia do mieszkańców jest dużo większa, ale dzisiaj wiemy, na tą chwilę wiemy, że to przede wszystkim środki medyczne są dzisiaj niezbędne, środki łączności, jakieś powerbanki, krótkofalówki. To dzisiaj jest niezbędne, a jeżeli mówimy o ubraniach i tak dalej, to tylko nowe rzeczy. Pamiętajmy o tym, że nowe rzeczy są niezbędne, i tak jak mówię, czytajmy, szukajmy informacji, bo ta pomoc jest niezbędna, tylko musimy ją w mądry sposób przeprowadzać, żeby czasem nie utrudniać tych korytarzy humanitarnych, które będą podążały na Ukrainę, czy tych, które będą podążały w Polsce w różnych kierunkach, tam gdzie ci uchodźcy się w dużej liczbie pojawiają, bo to tak jest, że część darów zostaje u nas i będzie wykorzystywana, żeby wspomagać uchodźców, którzy są na terytorium Polski, a część jedzie na Ukrainę, żeby, zwłaszcza te związane z medycyną, żeby wspomagać wspaniałych ludzi, którzy dzisiaj walczą o swoje państwo. Mniej więcej 300 tysięcy Ukraińców już przekroczyło polską granicę. W Sosnowcu przygotowaliście państwo lokale, mieszkania, domy dla tych osób, które chciałyby tutaj mieć ten tymczasowy dom? Tak, oczywiście mamy i takie miejsce, którym tak zwane tymczasowe, którym będziemy przyjmować uchodźców, i przyjmujemy już uchodźców z Ukrainy na tą pierwszą chwilę, żeby mogli spokojnie odpocząć, coś zjeść, zagrzać się, i żeby zdecydować, co dalej, bo przecież często oni nie wiedzą, co dalej, choć zdecydowana większość z tych, którzy do nas docierali, gdzieś mają swoje rodziny, mają jakiś ten pierwszy pomysł na to, żeby w Polsce się zaklimatyzować i zostać. Także takie miejsca mam, ale również, tak jak powiedziałem, nawet u mieszkańców naszego miasta, którzy się zgłaszają, że mają pokój, mają mieszkanie, ale również oczywiście jako miasto zorganizowaliśmy takie miejsca, których na te kilka, mam nadzieję, jak najkrócej, ale nie mówię to w żaden sposób niegościnnie, tylko z wierą w to, że sytuacja na Ukrainie się powróci, odwróci i wszystko się zakończy, bo taka jest prawda, że większość z nich mówi, że chce jak szybciej wrócić do swoich rodzin na Ukrainie, i dlatego mówię jak najkrócej, bo gdy to się szybko skończy, to będą mogli wrócić do swoich najbliższych, zwłaszcza do mężczyzn, bo przecież tak było, że często młodzi mężczyźni, i nie tylko młodzi, każdy mężczyzna, bo widzimy to na filmach, na internecie, że tam wszyscy jak jeden mąż stają do walki z rosyjskim okupantem, przywożą swoje rodziny, ale to kobiety, dzieci na granicę, żeby czuły się bezpieczne, ale sami wracają i ciężko walczą, i nie ma tutaj nawet przez moment czemu się dziwić, że te kobiety i dzieci, jeżeli już rozumieją, a myślę, że to 2-3 lata i oni już naprawdę, te dzieci wiedzą, co się u nich dzieje, marzą o tym, żeby jak najszybciej wrócić do swoich mężczyzn. Jest budująca ta postawa Ukraińców, ta postawa prezydenta Ukrainy, z którego jeszcze kilka lat temu wiele osób się śmiało, że satyryk, że komik, że aktor będzie nagle dowodził Ukrainą, a tymczasem on już dzisiaj jest nazywany liderem i bohaterem narodowym. Znaczy, nie ma się czego wstydzić, że pokazał
kilku przywódcom w Europie, że oni są komikami, on jest wielkim mężem stanu i dzisiaj właściwie brakuje słów. Ktoś gdzieś wczoraj chyba powiedział, że może pokojowa Nagroda Nobla. Zdecydowanie każda nagroda, jaką tylko możemy sobie wymyślić, pasuje do obecnego prezydenta Ukrainy i tylko gratulować, że tak w trudnym momencie Ukraina trafiła na tak wspaniałego człowieka, bo przecież pamiętamy z najnowszej historii, że nie zawsze tak bywało. Działo. Byli tacy, którzy raczej byliby już w Moskwie i byliby zadowoleni z tego, co się dzieje, także Ukraina, mówiąc tak kolokwialnie, odrobiła lekcję z tego, co się u nich przez wiele ostatnich lat działo. Widać to po tym, co się dzieje w Ukrainie, że się zjednoczyli, że kochają swoje państwo i potrafią o nie zawalczyć, a mając jeszcze takiego przywódcę, myślę, że jest zdecydowanie łatwiej. Myślę, że dla niego najlepszą nagrodą będzie niepodległość kraju i tylko chyba o tym myśli i marzy. Przejdźmy do tematów lokalnych. One być może teraz wydają się mniej ważne w kontekście tego, co dzieje się u sąsiadów, ale dzieją się i dziać się będą. Chciałam zapytać o pana apel, który pan wystosował do premiera Mateusza Morawieckiego w sprawie dofinansowania w ramach Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg. Co się panu nie podoba w tym podziale środków? Właściwie można powiedzieć, że niewiele mi się podoba w tym podziale środków i nie chodzi tylko o to, jakie środki dostaje Sosnowiec, jakie dostają środki miasta Zagłębia Dąbrowskiego, bo zawsze o tym regionie wiem najwięcej, bo ze sobą w subregionie sosnowieckim współpracujemy, ale chodzi o całe województwo śląskie. No jeżeli województwo śląskie dostaje kilka razy mniej środków per capita na remonty i budowę dróg niż jakiekolwiek inne województwo w naszym kraju, no to świadczy to bardzo źle o panu premierze i nie tylko mówię to jako o panu premierze, jako pełniącym funkcję premiera, wręcz przeciwnie, nawet nie o tym, bo może jako premier o tym nie wie, ale jest ktoś taki jak poseł Morawiecki, poseł z Katowic, który powinien według mnie dbać o ten region jak najmocniej, a pokazuje, że chyba wybór Ślązaków nie był najlepszy, bo pan przecież Morawiecki kandydował z tego regionu katowickiego. I tutaj pozwolę sobie wejść słowo, pan napisał tam, wytłuścił w tym apelu: domagamy się uznania potencjału ludnościowego oraz gospodarczego województwa śląskiego, przypominając, że pan premier jest również posłem Rzeczpospolitej Polskiej. Przypominając, to znaczy, że pana zdaniem pan premier zapomniał? No, pani redaktor, gdyby pani była posłem na dzisiaj z ziemi rybnickiej, to by pani zrobiła wszystko, co w swojej mocy i jeszcze będąc w dodatku premierem, żeby to miasto miało najmniej środków z wszystkich w Polsce, czy starała się, żeby było sprawiedliwie? A odpowiedź chyba jest oczywista. Bo, nie jest oczywista, bo może komuś przyjdzie do głowy, że miało być najwięcej w Polsce. Nie. Ja mówię i będę to cały czas jak mantrę powtarzał, powinno być sprawiedliwie. Nie mówię, że równo, bo równo nigdy nie jest sprawiedliwie, ale powinno być sprawiedliwie, ponieważ województwo śląskie jest najbardziej, jednym z dwóch najbardziej zaludnionych województw, bo jesteśmy na drugim miejscu w Polsce pod tym względem, ale pewnie jeżeli chodzi o sieć dróg i kilometry dróg, też będziemy w ścisłej krajowej czołówce. A jeszcze proszę pamiętać, że przechodziliśmy ogromne przemiany gospodarcze, które musieli wziąć na swoje barki wszyscy mieszkańcy naszego regionu, bo przecież samo Zagłębie nie ma dzisiaj ani jednej kopalni i te wszystkie przemiany, które nastąpiły, musieli mieszkańcy wypracować. Transformacja. Chciałem powiedzieć, i te, które nastąpią dzisiaj po tej części śląskiej województwa śląskiego, prawda, bo przecież jesteśmy w momencie zamykania kopalń, likwidacji górnictwa i w takim momencie uznaje się, że w województwie śląskim pieniądze nie są potrzebne, które tak ciężko mieszkańcy przez lata wypracowywali. Nie wiem, o co chodzi, dlaczego w taki sposób województwo śląskie jest traktowane. Uważam, że my jako samorządowcy, ale jako wszyscy mieszkańcy województwa śląskiego powinniśmy w końcu powiedzieć dość. Przestańcie w zły sposób traktować województwo śląskie, bo chcę też podkreślić, że to nie jest tylko jak gdyby domeną tej władzy, że źle się traktuje nas, mieszkańców województwa śląskiego. Zawsze województwo śląskie było gorzej traktowane niż każde inne, ale nigdy nie w taki sposób jak teraz i nigdy mając takie szanse poprzez władze, które mamy na terenie naszego kraju. Także my nie domagamy się, żeby mieć więcej, żeby komuś zabrać. My domagamy się tego, żeby było po prostu sprawiedliwie. Pana zdaniem ten apel coś się zmieni? Czymś poskutkuje? Panie redaktor, mam nadzieję, ale mam nadzieję przede wszystkim na to, że dotrze też do mieszkańców województwa śląskiego i ja apeluję do nich, napiszcie też do premiera. Powiedzcie, panie premierze, o co panu chodzi? Co panu mieszkańcy województwa śląskiego takiego zrobili i władzom naszego kraju, że nas tak nie lubicie? Dlaczego nie chcecie nam pozwolić się rozwijać? Bo jeżeli mamy 33 zł na mieszkańca, a inne województwa
troszkę nad nami po 60 zł, a inne po kilkaset złotych, no to znaczy to, że ktoś nas strasznie w Warszawie nie lubi i chce doprowadzić do tego, żebyśmy cały czas żyli w jakichś gorszych warunkach, bo trzeba pamiętać, że województwo śląskie, tak jak powiedziałem, nigdy nie było tak traktowane jak reszta Polski, a przeszliśmy największe zmiany, jeżeli chodzi o gospodarkę po 89 roku i zawsze mieszkańcy województwa śląskiego potrafili i sami sobie radzili, ale no nie może być tak, że my potrafimy, ciężką pracą coś zmieniamy, a Warszawa tego nie docenia i jeszcze nas w jakiś sposób karze. Także ja myślę, że ten apel to przede wszystkim do nas, mieszkańców województwa śląskiego, do samorządowców. Upominajmy się, piszmy, pytajmy, o co chodzi, bo powiem szczerze, że jak widzę, jak jest nasze państwo zarządzane, to nie bardzo chyba ktokolwiek interesuje się stroną społeczną, głosem mieszkańców, bo Lex Czarnek jest tego najlepszym przykładem, gdzie cała Polska, organizacje pozarządowe, pracodawcy, nauczyciele, dyrektorzy szkół, środowisko oświatowe, samorządowcy, mówimy, nie ma nic głupszego niż to, co chce się wprowadzić w polskich szkołach. A i co się dzieje? To co? I się wprowadza, ale na szczęście to często mówimy o panu prezydencie Dudzie, że też nie słucha społeczeństwa, ale myślę, że tutaj nastąpiła duża zmiana, jest druga kadencja, jest uniezależniony od polityki tak naprawdę tej naszej wewnętrznej, krajowej, tej takiej, która się dzieje w tej chwili i myślę, mając jeszcze żonę nauczyciela, wie, że to, co się dzieje, nie jest najlepsze. Było spotkanie z samorządowcami, mówi, że decyzję podejmie w następnej chwili. A nie szkoda trochę, że żona nauczyciel nie zabrała... Ale zabrała. Ale właśnie zabrała, bo przecież nawet było spotkanie z parlamentarzystkami i powiedziała, że nie do końca jej się to podoba, co się dzieje. Zresztą pan prezydent to powtórzył. Mam nadzieję, że bo chyba to jest bardzo ważne, żebyśmy mężczyźni w swoich rodzinach dogadywali się ze swoimi drugimi połówkami, z żonami, bo inaczej się nie da współpracować, jeżeli żona mówi, a w tym momencie ewidentnie widać, że ma rację, bo wspiera ją tak naprawdę całe środowisko oświatowe i nie tylko, to wierzę w pana prezydenta w tym momencie, że podejmie jedyną słuszną decyzję i zawetuje ustawę Lex Czarnek. Ja pamiętam briefing prasowy z pana udziałem przed Urzędem Miasta w Sosnowcu. Tam osób przejętych tematem Lex Czarnek było sporo. Pana przejętego dawno aż tak nie widziałam, bo to rzeczywiście wszyscy chyba mówią, że sporo złego wniesie do polskiej oświaty, do sosnowieckiej także. I jeszcze dodam, bo przepraszam, że zapomniałem, bo chyba tego nie powiedziałem, również z nami jest młodzież, czyli ci, którzy są chyba najważniejsi, jeżeli chodzi o oświatę i nauczanie, bo przecież to o ich walczymy, żeby się kształcili, żeby potrafili osiągać różne cele, które sobie zamierzyli, ale także zdecydowanie tak. A jeszcze powiem, bo nie chciałbym wracać do wątku tego, co się dzieje na Ukrainie, ale to też pokazuje, bo przecież my musimy mieć nie coraz bardziej scentralizowane urzędy i szkoły, tylko coraz bardziej oddolne, żebyśmy mogli na bieżąco decydować o tym, czego chcą uczniowie w tej szkole, czego chcą rodzice. Ale dzisiaj też wiemy, że przecież gdy przyjadą do nas uchodźcy, to będziemy musieli szukać różnych rozwiązań w szkołach, żeby oni czuli się u nas dobrze, żeby mogli się kształcić, bo pewnie część może to zostanie na zawsze i musimy ich asymilować, musimy znaleźć sposób, jak tą edukację przeprowadzać, a nie da się tego robić centralnie z Warszawy. A pana zdaniem rządy Prawa i Sprawiedliwości scentralizowały troszeczkę władzę w Polsce? Oj, troszeczkę. Państwo, ja nie chcę przesadzać, ale bo już taki młody nie jestem, ale jednak trochę pamiętam z czasów PRL-u, a przede wszystkim pamiętam z opowiadań mojego ojca i on mówi, że historia zatoczyła koło i to, co dzieje się w Polsce, to są po prostu już czasy PRL-u. Ogląda pan sondaże, panie prezydencie? No chyba każdy gdzieś tam zerka. No właśnie, co te sondaże wróżą na przyszłość? Bo wybory coraz bliżej. Zwycięstwo opozycji, tylko i wyłącznie zjednoczonej opozycji, bo podzielona opozycja szans na zwycięstwo nie ma. Wracamy do Sosnowca. Mówiliśmy sporo o drogach, o tym, jak bardzo są potrzebne te remonty na drogach województwa śląskiego. W Sosnowcu szykuje się spora inwestycja, spory remont S1 do przebudowy. Sporo lat na to państwo czekaliście. No, to też jest troszkę dziwna sytuacja i można by wracać do pierwszego wątku naszej rozmowy, bo my jako samorząd byliśmy od dawna przygotowani na modernizację drogi S1, bo dla nas na tej drodze S1 najważniejszy element to węzeł, który połączy z drogą S1 i z całym krajem dzielnicę Zagórze, Niwkę, ale
również, a może przede wszystkim udrożni naszą strefę ekonomiczną, ogromną strefę ekonomiczną, w której już pracuje pewnie kilkanaście tysięcy ludzi. I która się korkuje, a przecież też rząd mówi o tym, że biznes trzeba wspierać i go rozwijać. I my już mieliśmy gotowy projekt. No niestety tutaj rozmowy bardzo długo trwały z ministerstwem, ale przede wszystkim poprzez Generalną Dyrekcję Dróg Krajowych i Autostrad. Na szczęście w końcu jest porozumienie. Podpisaliśmy wspólną umowę razem z Generalną Dyrekcją na modernizację drogi S1, a dla nas na budowę węzła. Jest w trakcie projektowania. Mam nadzieję, że jak tylko się to projektowanie zakończy, bo z tego co wiem, są również, mówię o Generalnej Dyrekcji, środki na samą inwestycję. Już nikt nam nie przeszkodzi w tym, żeby ta, no, jedna z najważniejszych drogowych inwestycji w ostatnich kilkunastu latach tak naprawdę, bo jedną już żeśmy zrealizowali, czyli węzeł przy Oszą na DK94. To druga taka ważna inwestycja i mam nadzieję, że tuż nam nikt tym nie przeszkodzi. Upragniona, jaka jest ta data, kiedy mieszkańcy, nie tylko mieszkańcy, wszyscy, którzy przejeżdżają przez Sosnowiec, wjeżdżają do Sosnowca, wyjeżdżają, będą mogli pojechać tą drogą? Bo redaktor, ja nie chcę mówić dzisiaj o dacie, bo ale mam tak nadzieję, że to za 3 lata nastąpi, tylko że ja już to samo myślałem parę lat temu, bo nie spodziewałem się, że ktokolwiek w jakikolwiek sposób chce przeszkodzić w realizacji tej inwestycji. Dzisiaj mogę tylko powiedzieć dziękuję wszystkim parlamentarzystom, niezależnie z jakiej opcji politycznej, bo my już byliśmy tak zdesperowani, że wysłaliśmy do każdego parlamentarzysta, nie do klubów, nie do panów i pań marszałków, marszałkiń Sejmu, Senatu, tylko wysłaliśmy do wszystkich parlamentarzystów, którzy są. Czyli do posła ziemi śląskiej także. Do posła także, nie pamiętam, czy odpowiedział, ale pamiętam, że odpowiedział Jarosław Kaczyński, odpowiedział pan poseł Ziobro, odpowiedzieli oczywiście wszyscy inni, ale tych szczególnie podkreślam, bo nawet oni napisali wprost, że ta inwestycja jest niezbędna, także nie wierzę w to, że jeszcze ktoś ją może zatrzymać, ale wtedy już tak myślałem dużo wcześniej, także wierzę w to, że za rok ten projekt, troszkę mniej niż rok, ten projekt będzie gotowy i natychmiast po tym przystąpimy do inwestycji. Na inwestycja myślę, że to jest 2-3 lata, także dlatego mówię, że to kwestia tych kilkudziesięciu miesięcy. I ten wariant optymistyczny zawsze trzeba zakładać. Zawsze staramy się zakładać wariant optymistyczny, ale tak jak mówiłem, są sytuacje zupełnie od nas niezależne i wtedy no, trudno mieć do kogokolwiek żal, oprócz tych, którzy gdzieś tam no, nie spełniają wszystkich tych uzgodnień, które padają. I już tak zupełnie na koniec, w poniedziałek odbyło się w Sosnowcu tak zwane śniadanie prasowe. Tematów lokalnych było kilka, wśród nich między innymi mówiliście państwo o nowej umowie na odbiór odpadów komunalnych i tutaj zaskoczenie, do chyba we wszystkich, albo w większości ościennych miastach podwyżki za wywóz odpadów, tych segregowalnych i nie, a w Sosnowcu podwyżek nie będzie. Jak to zrobiliście? Bardzo mocno staramy się uszczelniać cały system i to jest, myślę, ogromna praca, za co też należą się wszystkim pracownikom urzędu, moim współpracownikom i pracownikom Wydziału Ekologii i Gospodarki Komunalnej. Brawo, ale nie tylko, bo to i Straż Miejska i wszyscy, ale również nasi mieszkańcy, którym też zależy jak najniższych opłatach, spółdzielniach mieszkaniowych, wspólnotach. I myślę, że potrafiliśmy dojść już do takiego momentu, w którym ze sobą współpracujemy i uszczelniamy ten system. To jest jedna rzecz. Druga, mamy swoje przedsiębiorstwo gospodarki, swoje przedsiębiorstwo, które zagospodarowuje odpady i tam również przeprowadzamy pewne inwestycje, które no, powodują to, że ten koszt funkcjonowania jest coraz mniejszy. No i to wszystko spowodowało to, że no, na dzisiaj możemy się cieszyć z tym, że na następne kilkanaście miesięcy ta cena jest jedną z najniższych w województwie śląskim i mam nadzieję, że tak zostanie na dłużej, choć mam pewien żal, bo my mamy pomysł, mieliśmy pomysł, mamy właściwie, ale no, został on troszkę no, zabity, powiem tak kolokwialnie, przez opozycję, która no, jeszcze nic nie powiedzieliśmy, a już go zakrzyczała, czyli opłata od ilości wody, zużytej wody, bo mogłaby się wydawać, może się wydawać dla niektórych osób nielogiczną, ale w sytuacji, której na terenie Sosnowca mamy wiele osób, które się nie melduje, bo przyjechało za pracą, gdzieś ktoś o czymś zapomniał, bo myślę, że to się tylko w ten sposób dzieje, a nie specjalnie no, uszczelniłby ten system już w 100%, bo nie dałoby się oszukać, że nas nie ma, jeżeli zużywamy wodę. No niestety opozycja nas trochę zahukała pod tym względem. Mieszkańcy nie do końca rozumieją ten system za wodę, który jest według mnie jeden najbardziej sprawiedliwy, bo jak jesteśmy, zużywamy wodę, to i produkujemy śmieci. Jak jesteśmy nawet na wakacjach przez 2 tygodnie, to tej wody nie zużywamy, nie produkujemy śmieci i proszę zwrócić uwagę, że za te 2 tygodnie ta opłata byłaby niższa, czyli tak naprawdę cały czas płacilibyśmy
za to, co zużyliśmy, a nawet powiem więcej, gdybyśmy byli u znajomych i tam myjemy ręce, mamy wodę, to znajomy zapłaci za nas, a przecież też wtedy produkujemy właśnie u niego te śmieci. Także tak naprawdę, gdyby tak się mocno zastanowić nad tym, jest to jeden chyba z najbardziej sprawiedliwych systemów. Niestety no często właśnie przez opozycję jest źle przedstawiany, źle prezentowany, dlatego z niego zrezygnowaliśmy, a uważamy, że ta opłata w Sosnowcu mogłaby być jeszcze jedną, jeszcze troszeczkę niższą, czyli tak naprawdę chyba już najniższą wielu... 27,70 na ten 27,70. Ja znalazłem chyba tylko jedno miasto, których jest taniej, jest chyba w Katowicach, jest taniej, ale nie wiem na jakim etapie, tam jest też jak gdyby procedura przetargowa, kiedy te umowy były podpisane, a tak naprawdę wszędzie już mamy trójkę z przodu i te opłaty są coraz wyższe. No, mam nadzieję, że to najgorsze już za nami, choć no, patrząc na to, co się dzieje za wschodnią granicą, czyli niestety ewentualne wzrosty cen na terenie Polski, bo przecież te embarga, które są i bardzo dobrze, że są nakładane na Rosję czy Białoruś, no odbiją się również w pewnym sensie również na nas, ale cieszmy się, że jesteśmy w Unii Europejskiej. Tak, cieszmy się, że jesteśmy w Unii Europejskiej i wspólnie razem pewnie sobie z tym poradzimy jako tak, państwo Unii Europejskiej. Tak, zupełnie już na koniec, bo czas dobiega końca. Kilka dni temu chciano, żeby padła konkretna propozycja, żeby Unia Europejska przyjęła Ukrainę. Pana zdaniem Ukraina jest na to gotowa, to ten dobry moment, żeby ją przyjąć? Panie redaktor, dzisiaj chyba nie możemy patrzeć na te zasady, które myśmy musieli spełnić, czy Ukraina jest gotowa. Dzisiaj musimy powiedzieć i musimy zrobić wszystko, co na naszej mocy, żeby ta Ukraina była jak najszybciej w Unii Europejskiej. Bo wierzę w to, że lada chwila ta wojna się zakończy i wszyscy, jak tu jesteśmy, musimy zmienić swoje postępowanie i w inny sposób pomagać Ukrainie, po prostu ją odbudować i doprowadzić do tego, żeby mieszkańcy Ukrainy żyli na poziomie naszej Unii Europejskiej, żeby mogli cieszyć się z wolności i tego, że są wśród nas i są wolnymi ludźmi w demokratycznym państwie, ale też zwróćmy uwagę, że dzisiaj mówimy o Ukrainie, a były też takie momenty, których my krytykowaliśmy, nie mówię o sobie, nie mówię o społeczeństwie, to, że jesteśmy w Unii Europejskiej. Dzisiaj myślę, że już nikt nie ma żadnych złudzeń i nie ma innego toku rozumowania, jak to, że bycie w Unii Europejskiej, bycie w NATO, to coś najlepszego, co naszym... Niech to będzie puenta tak, naszej rozmowy. Nam się po 89 roku udało. Arkadiusz Chęciński, prezydent Sosnowca, był gościem dnia. Dziękuję bardzo za rozmowę. Dziękuję pani, dziękuję państwu. Państwu dziękuję za dziś. Zapraszam na kolejne wydanie programu. Do zobaczenia.